Cześć, z tej strony Daniel Tokarz. Witam Cię w drugim odcinku podcastu Packrafting i Bikecrafting, tam gdzie kończy się ląd. Dzisiaj nagrywam w trochę takim nietypowym miejscu, ponieważ jestem w kamperze. Natomiast mam nadzieję, że ten dźwięk będzie dosyć czysty, ponieważ jestem na odludziu z pięknym widokiem na górę Ślęże. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Ci krótką historię packraftingu. Korzenie packraftingu sięgają XIX wieku, a konkretnie 1840 roku. I wtedy właśnie porucznik Peter Halkett z Królewskiej Marynarki Wojennej poszukiwał łodzi, która by była na tyle lekka, aby można było ją składać i podróżować po kanadyjskiej Arktyce. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o panu McIntoshu, który kilkadziesiąt lat wcześniej eksperymentował z rozpuszczaniem kauczuku i stworzył materiał, który został nazwany jego nazwiskiem, czyli McIntosh, a jest to bawełna impregnowana gumą. McIntosh ten materiał stworzył głównie do odzieży przeciwdeszczowej, natomiast Peter Halkett postanowił wykorzystać materiał McIntosha, czyli tą impregnowaną bawełnę, do stworzenia takiej lekkiej łodzi. Projekt Petera Halketta zawierał również jakby taką pierwotną funkcję tego materiału McIntosha, a mianowicie był również płaszczem przeciwdeszczowym. Jako wiosło w tym pionierskim projekcie używano laski, parasol był wykorzystywany jako żagiel. Oczywiście taka forma parasola nie pozwalała na dowolne żeglowanie, tylko raczej płynięcie z wiatrem. Projekt właśnie Petera Halketta był takim pierwszym nadmuchiwanym pontonem wykonanym z materiału. Kolejną formą lekkich łodzi były tak zwane bidarki. To były łodzie, gdzie na drewniany szkielet naciągane były skóry zwierząt. I w 1885 roku bidarkę wykorzystał porucznik Henry Hallen, która służyła mu do eksplorowania Alaski. I podobnie jak w przypadku Petera Halketta w trakcie trawersów górskich, skóra służyła Allenowi jako ubranie, natomiast na odcinkach rzecznych stanowiła element łodzi. Bidarkę odkryli wcześniej mieszkańcy Alaski, natomiast Allenowi jako takiemu pierwszemu służyła bardziej do turystyki. Lekki ponton pojawia się po raz kolejny w czasie II wojny światowej i tutaj firma New York Rubber Corporation opracowuje pontony, które służyły jako tratwy ratunkowe pilotom zestrzelonych samolotów. Po wojnie te tratwy nazywane packboat pojawiają się w demobilach i ludzie zaczynają powszechnie wykorzystywać je w turystyce. Większa wyprawa z wykorzystaniem packboatów odbywa się w 1952 roku. Dick Griffith wraz ze swoją żoną Isabel wykorzystuje właśnie packboata, aby odkrywać Miedziany Kanion w Meksyku. Packraft, najbardziej zbliżony do takiego współczesnego packrafta, pojawia się w 1985 roku. Jest to pierwszy nylonowy packraft powlekany uretanem. Firma Sherpa z Minnesoty przygotowuje 2-kilogramową jednostkę, która była dedykowana do polowań. Ponieważ myśliwi nie wykazują dużego zainteresowania packraftami Sherpy, firma na początku lat 90. zupełnie wycofuje się z ich produkcji. Historia współczesnego packraftingu rozpoczyna się w 2000 roku i wtedy do Sherry Tingey przychodzi jej syn Thor, który pokonał trawers gór z Brooksa na Alasce i był mocno zawiedziony łodzią, która cały czas mu się przebijała. Thor poprosił swoją mamę Sherry, która od wielu lat specjalizowała się w projektowaniu odzieży sportowej, aby przygotowała mu taką wytrzymałą łódź. I packraft, który został przygotowany przez Sherry Tingey, w 2002 roku wchodzi do regularnej sprzedaży i powstaje firma Alpaca Raft. Syn Sherry Tingey jest obecnie dyrektorem generalnym właśnie firmy Alpaca. I przez ostatnie 20 lat firma Alpaca Raft wprowadza wiele nowych jednostek na rynku i te packrafty zaczynają się różnicować pod względem wykorzystania. Inne packrafty przeznaczone są na białe wody, inne do pływania z rowerem, a jeszcze inne do podróżowania na długie dystanse czy na przykład na polowania. Obecnie na rynku mamy już kilkadziesiąt firm, które produkują i sprzedają packrafty, natomiast to firma Alpaca Raft dzierży takie prawo pierwszego
na rynku pakraftów przeznaczonych typowo do turystyki i wiele innych firm czerpie inspiracje z produktów właśnie firmy Alpaca Raft. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pakrafting i Bikerafting, tam gdzie kończy się ląd. Do usłyszenia, cześć!